filozofii UMK, Uniwersytetu Mikołaja Torunia. Zajmuje się filozofią egzystencjalną, filozofią feministyczną, też gender studies i również ludzi studies. Proszę Państwa, dzisiaj chciałbym właśnie powiedzieć o wykluczonych ciałach i skupić, ten nawias jest szczególnie dlatego przeze mnie tutaj zawarty, ponieważ to nie tylko ciała kobiety są wykluczone w przestrzeni publicznej, tak? Ale dzisiaj chcę skupić się przede wszystkim na tych ciałach. I proszę Państwa, jakby rozpoczynając ten mój referat, moje wystąpienie, chciałbym, żebyśmy podeszli do nas jako do ciała. My wzięliśmy naszą podmiotowość, funkcjonujemy w świecie jako ciała. Tak? Ciała, które nawiązują sobie relacje, ciała, które funkcjonują w danej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ciała, które są z jednej strony naznaczane, co znaczy, nie wiem, mają płeć, mają jakąś tożsamość, mają podmiotowość, mają pewną rasę, mają pewien kolor skóry i tak dalej, są stare, są młode i są też płciowione, tak, są męskie i kobiece. To jest, a z drugiej strony te ciała same naznaczają, w sensie inne ciała, tak? W sensie mówią, w jaki sposób postępować i tak dalej, etc., etc. I teraz chcę powiedzieć, że te ciała, oprócz tego, że są naznaczone jakimś usytuowaniem w społeczeństwie, tak? W sensie kolorem skóry, płcią, w tym kontekście skupmy się na płci, oprócz tego jeszcze mają normy społeczne, które powinny realizować, tak? Normy społeczne, które powinny realizować i te normy, wydaje się, że te normy społeczne są różne dla ciał męskich i dla ciał kobiecych. Więc możemy sobie wyobrazić taki, nie wiem, diagram, schemat, tak, w którym żyjemy wszyscy razem jako jedno, w jednej rzeczywistości społeczno-kulturowej jako ciała i te nasza bańka tak, tych ciał możemy już bardziej podzielić i jeszcze bardziej ją jakoś reprodukować, dystrybuować, jakoś tak jeszcze bardziej dzielić, gdzie tutaj wtedy widzimy tak, że te normy są rzeczywiście różne dla ciał kobiecych i męskich. Super, dziękuję bardzo. I oprócz tego, że te ciała są upłciowione, to jeszcze ważnym aspektem dla mojej prezentacji jest to, że te ciała funkcjonują w przestrzeni kapitalizmu. W przestrzeni kapitalizmu neoliberalnego i w przestrzeni polityki, w której najważniejszy jest zysk ekonomiczny i na tym chcę się skupić, zysk ekonomiczny tych ciał. I teraz chcę powiedzieć, że ciała funkcjonują razem w jednej rzeczywistości, ale z racji tych różnych mechanizmów społecznych, tych mechanizmów neoliberalnych, kapitalistycznych i też norm wynikających z płci danych ciał, te ciała żyją w pewnej izolacji. No i tak, proszę Państwa, ten obraz wydaje mi się bardzo taki adekwatny do tego. I teraz te ciała funkcjonują w pewnej izolacji. I teraz powinniśmy zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest, że te ciała i w tym kontekście tego referatu to będzie ciało kobiece. Dlaczego jest tak, że kobiety nie mają dostępu w takim samym stopniu co mężczyźni do sfery publicznej, do edukacji, do wysokich stanowisk? Dlaczego nie mają takich samych pensji co mężczyźni za wykonywanie tej samej pracy, etc., etc. I dlaczego kobiety, które są czarnoskóre, jeszcze niżej stają w tej hierarchii tych ciał? No i dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że jedne ciała uchodzą za bardziej uprzywilejowane i w neoliberalnej polityce są to ciała męskie? Dlaczego tak jest? No i wydaje się, że powinniśmy wrócić do takich pewnych korzeni. Moglibyśmy jeszcze do Platona, który mówił ciało jest więzieniem duszy, ale wrócę do wieku XVII i do Kartezjusza, który jest autorem tak, tej dychotomii filozoficznej, filozofii, dychotomii ciało-rozum. Dychotomii, w której zwrócił uwagę, że rozum jakby jest ważniejszy niż samo ciało. W sensie takim, że jakby zdaje sobie sprawę doskonale, o czym świadczy ten cytat ze sprawy o metodzie, że zmysł wzroku nas uprawnia do tego, żeby patrzeć, jest bardzo ważny i bez tych zmysłów nie moglibyśmy funkcjonować, ale gdyby nie władza sądzenia, gdyby nie władza pojmowania, to te zmysły właściwie nie miałyby racji bytu. Więc jakby ten rozum w tej perspektywie jest ważniejszy, aniżeli to ciało. Wydaje się, że to nie było zamierzenie samego Kartezjusza, żeby to zrobić. To widzimy jeszcze niżej u profesor Dery, de facto mojej promotorki, notabene mojej promotorki, tak, która mówi, że Kartezjusz jakby rozdzielił res cogitans od res extensa, czyli takie poznanie kognitywne, tak,
poznawcze jakby działania człowieka od tej takiej stricte aktywności życiowej, tej aktywności cielesnej. I te interpretacje Kartezjusza doprowadziły do tego, też patriarchalne, mizoginistyczne czasem, tak doprowadziły do tego, że po stronie ciała zaczęto sytuować to, co kobiece, natomiast po stronie rozumu to, co męskie. No i teraz znowu wydaje się, dlaczego tak się stało. No i jeśli wydaje się, że filozofia nie ma płci, że nauka nie ma płci, ale jeśli patrzymy na czasy, w których czy to tworzył Kartezjusz, czy też inni, to odpowiedzialnymi ciałami do tworzenia nauki byli mężczyźni. Jest to, co męskie. Czyli wydaje się, że podmiot jest racjonalny, a podmiotowy jest przede wszystkim mężczyzna, a nie kobieta w tej mizoginistycznej polityce płciowej, tutaj nazwijmy. Więc jakby następny cytat też to pokazuje, w jaki sposób klasycy tak zwani z różnych dziedzin, zarówno święty Hieronim, czy Kant, czy Bacon, no mówili o kobietach, tak? Jakby kobieta, jak u Kanta widzimy, nie może uciec się go męczy. I to jest zagłupia po prostu. Święty Hieronim jakby odradza kobietom filozofowanie. Mówię, tak w ogóle to filozofowanie jest takie bardzo pejoratywne w tym kontekście. Takie naznaczone, stygmatyzowane, że te kobiety no, sobie filozofują i to jest żadna filozofia. Cytat z De Beauvoir, to oczywiście wiadomo, że to nie De Beauvoir tak twierdziła, to cytat z De Beauvoir z drugiej płci, który zaznacza, że co twierdzą mężczyźni na temat praw wyborczych wobec kobiet, tak? Że ona i tak ma władzę, nad tym, co męskie. Po co dawać jej jeszcze kartę wyborczą, żeby miała jeszcze władzę w społeczeństwie? I to jest właśnie to, o czym mówię, tak? To, co cielesne, zostało sprowadzone do tego, co kobiece, bo jest bardziej emocjonalne, bo kobieta ma menstruację, bo kobieta jest ograniczona przez datunek w takim sensie, że rodzi dzieci. I De Beauvoir swojej drugiej płci podaje przykłady jakichś takich wierzeń pierwotnych, w których przedstawiano kobietę, która miesiączkuje, jako kobietę, którą włada demon, jako kobietę, którą ukąsiła żminia, tak, i przez to krwawi. Czy też mężczyzna, który współżyje z kobietą mającą miesiączkę, czy miesiączkującą, zabija w sobie energię i moc. No a ta energia i moc, jak wiemy, od Teresa Teresa, no to po prostu męskie nasienie, tak? Jeszcze wiele takich różnych przykładów. Aha, że pochwa jest też jakimś potworem, który wciąga członek, tak? Na przykład, przepraszam, który zabija tą męskość. Więc ci mężczyźni zostali pokazani takiej historiozofii trochę, bo też jakby trudno nam to zbadać, też tego Beauvoir pisząc o tym, zdaję sobie sprawę, że to jest bardziej historiozofia, aniżeli typowa historia, bo te wrażenia pierwotne, etc., etc. Więc tutaj to ciało kobiece, w ogóle to, co kobiece zostało usytuowane w tej przestrzeni cielesnej, to, co męskie natomiast uprawnione do tego, żeby móc spojrzeć na naukę, żeby móc filozofować pełnoprawnie, i to, co męskie w tej perspektywie stało się tym, co racjonalne. To nie to, co kobiece jest racjonalne, tylko to, co męskie. Co o czym świadczą też te przykłady. No i teraz celowo musiałem użyć tej kategorii ciało-rozum, żeby pokazać Państwu i też sobie samemu, tak, że ja chcę wyjść od tej dychotomii ciało-rozum, przejść do tego kobiece-męskie i teraz wreszcie dojść do tego prywatne-publiczne. W sensie, że jakby konsekwencją tych mizoginistycznych czy też patriarchalnych interpretacji tej dychotomii ciało-rozum jest to, że to, co kobiece raz jest cielesne, a to, co męskie jest racjonalne, a dwa, to, co kobiece jest prywatne, a to, co męskie jest publiczne. W jaki sposób mają być tak, że to, co kobiece zostało usytuowane w przestrzeni prywatnej. I De Beauvoir również mówi o tym, że to jest immanentne królestwo kobiecości. Czy kategorie filozoficzne, immanencja, transcendencja, nie będę teraz o tym mówił. W każdym razie chodzi o to, że to, co kobiece jest usytuowane w królestwie kobiecości i nie może się jakby realizować, ponieważ nie jest na tyle racjonalne, ponieważ jest w stosunku zależności do tego, co męskie i nie może, jakby potrzebuje męskiego opiekuna z jednej strony, jest infantylne z drugiej strony, więc trzeba temu, co kobiece, jakby tej kobiecie biednej pomagać, tak? I tutaj to widzimy z Pietrusińskiej, która napisała książkę, czy muzułmanin może być dobrym obywatelem. Też z
właśnie z Pistakis właściwie, ale ten cytat bardzo dobrze to oddali, tak? Że mężczyźni są utożsamiani z takimi cechami jak racjonalność i obiektywność i zainteresowani sprawami publicznymi, a co kobiety natomiast jest takie pasywne, jest taki grymaszą te kobiety, no i są zainteresowane sprawą domową. I figurą, która wydaje mi się bardzo adekwatna do tego, żeby to zobrazować, jest figura gospodyni domowej. Dorothy Hobbs poczyniła taki artykuł, teraz wtedy tu mi uleciał z głowy, ale właśnie o opresji i izolacji gospodyń domowych. On się ukazał w 2015 roku, to sobie Avant. I teraz są te właśnie gospodynie domowe, proszę Państwa, które zostały usytuowane w przestrzeni prywatnej, w przestrzeni tego domu, nazwijmy, tak? Więc przestrzeń prywatna będzie przestrzeń domu. Zostały usytuowane w tym domu. I jakby to, co publiczne, ich nie interesuje. Dlatego są niezainteresowane tym, nie mają dostępu do tego w jakiś sposób, ponieważ są niewystarczająco racjonalne, a kończy wystarczające, bo są dzieci w tym domu, zajmują się i dziećmi, i swoimi mężami. O czym pisał Betty Friedan w Mistyce Kobiecości, na przykład. Widzimy, i teraz właśnie, to jest dobra figura, ponieważ z jednej strony pokazuje tę politykę neoliberalną, a z drugiej wyłączenie kobiet w przestrzeni publicznej. Mianowicie na dom, Dorothy Hobbs patrzy jako na miejsce, w którym mężczyzna odpoczywa po pracy. Znaczy mężczyzna wracający z fabryki wraca do domu, gdzie może swoje siły zregenerować. Natomiast kobieta będąca w tym domu jednocześnie w nim pracuje i jednocześnie w nim odpoczywa. Jakby cały czas jest odizolowana i to prowadzi zdaniem Dorothy Hobbs do opresji gospodyń domowych, czy do opresji w ogóle kobiet przybywających w gospodarce domowej. No wydaje się, że się zmienia, tak? O czym pokazała tam, o czym mówiła nam profesor Slany, prezentując raport Gender Equality, Quality of Life. Ale tak jak widzimy, no niby się zmienia, ale cały czas kobieta, która wychodzi do pracy, wraca do domu, w dalszym ciągu pracuje w tym domu. Jakby ta praca jest ona nieodpłatna, ta praca jest taka bardzo, no powiedziałbym, nudna, będzie taka monotonna, cały czas dzieje się to samo na przykład, tak? I to prowadzi właśnie do opresji. Jakby kobiety w tym kapitalistycznym modelu nie zarabiają pieniędzy za swoją pracę i są usytuowane w tej przestrzeni domowej z racji swojej cielesności. Ale oczywiście są bardzo szczęśliwe, o czym były, o czym od nas wskazywały te obrady, czy taki mit, gospodyni domowej. Chcę powiedzieć, że ta izolacja kobiet w przestrzeni publicznej to jest racjonalne działanie w myśli polityki neoliberalnej. Generalnie to jest żadne racjonalne działanie, dlatego też to przekreśliłem. Hannah Arendt zwróciła uwagę na to, że nie można zaistnieć w tej sferze prywatnej. Jakby doskonałość nie da się osiągnąć w prywatności, w neoliberalnej sferze. To raz, a po drugie odczuwanie rzeczywistości zależy od pojawiania się. Ale jeśli ona wraca w kondycji ludzkiej, a jeśli to, co kobiece zostało usługowane w przestrzeni prywatnej, immanentnym królestwie kobiecości i nie może realizować swoich celów, swojej cielesności, czy ma jakiś delikatny dostęp do tego, ale i tak przestrzeń domowa czy prywatna jest takim pierwotnym miejscem dla nich, no to wtedy niestety no nie mogą się pojawiać w tej przestrzeni publicznej, albo nie mogą pojawiać się w wystarczający sposób, żeby móc no po prostu mieć władzę, tak? Bo w neoliberalnej polityce chodzi o władzę. Najlepiej być białym mężczyzną, najlepiej być Amerykaninem, białoskórym i heteroseksualnym. Jeżeli się ty w liderach nie mieścisz, no to wtedy odpadasz, że tak powiem kolokwialnie, no i trafiasz do takiej sfery. Czyli jeśli jesteś mężczyzną, to jest łatwiej, ale jakby ta sfera prywatna również się też, znaczy zepchnięty ze sfery publicznej, no może tak. No i jak Państwo widzicie, tutaj kobiety i niewolnicy, jedna kategoria, tak? Ponieważ ta praca jest monotonna i ta praca jest no, nieefektywna, jak pracownika w kapitalistycznym wydaniu, który rzeczywiście pracuje w podzie czoła i bardzo dodał, żeby odpocząć. A jak podaje, tak na marginesie, jak podaje Katyn Kielo z jednej płci, no, gdyby nie kobiety, to ci mężczyźni nigdy nie byli w stanie osiągnąć swojego statusu ekonomicznego. I wasze pracy tej polityki neoliberalnej chcę stricte nawiązać. Mianowicie chodzi o to, że Judith Butler w książce Zapiski o pracowniczości zgromadzeń pokazuje nam, że w polityce neoliberalnej najważniejszą zasadą
jest zasada samowystarczalności. Mianowicie chodzi o to, że ja, będąc podmiotem, czy będąc ciałem w przestrzeni publicznej, nie muszę spalać się dla innych w żaden sposób w tej polityce. Mianowicie to ja jestem najważniejszy dla siebie, to ja działam, ja tutaj arbitralnie w zasadzie egoizmu, ja nie muszę niczym się zajmować. To, że upada sklep, z jakiegoś sklepika plajtuje przez to, że powstało wielkie centrum handlowe, jest winą tego sklepikarza, ponieważ niewystarczająco o siebie zadbał. I te ciała wykluczone, ciała starzejące się, ciała kobiece, ciała, które nie mogą się pojawić w tej przestrzeni, też nie mogą być odpowiedzialne. I ta kategoria, że trzymam z dyskusji, ta kategoria odpowiedzialności, ja wiem po angielsku, odpowiedzialność jest responsibility, Donna Haraway w książce State of the Power, Situated Knowledge, mówi o innej kategorii, mówi o kategorii responsibility, czyli o pewnej zdolności do tego, żeby móc mówić, do pewnej zdolności do tego, żeby odpowiadać. Jeśli dana jednostka, czy dane ciało, w tym przypadku kobiece, nie może pojawiać się w przestrzeni publicznej, ponieważ jest ograniczone cieleśnie i jest cytowane w przestrzeni prywatnej, to też nie może być odpowiedzialne. Czyli nie może zabierać odpowiedzialnego głosu w tej przestrzeni publicznej, nie może mówić w wystarczający sposób. Jakby głos jest niedoreprezentowany, tak? Kobiecy głos. I patriarchalna dywidenda z kolei, o czym pisała Rebecca Condell, czy Gender Power, czy Socjologii Płci, mówi nam o tym, że w przestrzeni publicznej mężczyźni są uprawnieni do uprawiania polityki, sprawowania władzy, tacy tego, że posiadają penis. Jakby to jest jedyne kryterium. W sensie, to jest patriarchalna dywidenda, uposażenie anatomiczne męskich ciał. No i tutaj, o czym ja mówię, zauważywacie, mówisz, że ci mężczyźni sobie przechodzą z cienia tej sfery prywatnej do publicznej, do celu tej prywatnej, nie muszą się przejmować niczym, działają i mogą sobie swoją tożsamość konstruować. No i tak jak temat tej konferencji, praktykowanie tego modelu homogenicznej, czyli jednorodnej, tak, nastawione na jakąś taką praktykę zrzeszoną i tak dalej, powoduje do tego, że te ciała są po prostu wykluczone. Odpowiedzią, to już sobie zostawmy do poziom, odpowiedzią, proszę Państwa, na to taką politykę neoliberalną, Butler mówi o polityce solidarnej. Mianowicie zwraca uwagę na to, że ciała są od siebie zależne. Wszystkie ciała, i męskie, i kobiece, są od siebie zależne, i ona to nazywa kohabitacją. Ciała nie mogą być samowystarczalne, nie mogą tak działać, zawsze zależymy od czegoś innego. No i ta polityka solidarna, proszę Państwa, jest nastawiona na to, że jest i wrażliwa, i bezbronność, i kruchość, i kohabitacja, i równość. Ale to nie znaczy, że nie ma indywidualizmu, że nie ma samowystarczalności, racjonalizmu, czy też wykluczenia tak naprawdę, bo ono będzie. Tylko chodzi o to, że ta polityka solidarna daje nam narzędzie do tego, żeby można było o te osoby jakby zadbać, o te ciała, tak? Żeby one mogły rzeczywiście w tej przestrzeni publicznej się pojawić. I ten cytat wydaje mi się bardzo fajny, ponieważ wchodząc w ten paradygmat polityki solidarnej, ja tak naprawdę jestem responsibility, to jest mam, posiadam responsibility, to jest raz, i ja mogę zabrać ten głos, ale jeśli ja mogę zabrać ten głos, to może też ktoś inny zabrać ten głos. Więc ja muszę nastawić się na to, że mogę zostać skrytykowany, tak? Wiesz, że jakby mogę być bezbronny, moje ciało jest bezbronne wtedy, ale będąc w tej kohabitacji z tymi innymi ciałami, no jest mi po prostu łatwiej i to wykluczenie nie jest na takich zasadach praktykowane, aniżeli w polityce neoliberalnej, tak? No i to wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że jakoś fajnie. Proszę, pytania, jeśli są.